Złom dobry wszystkim, pozdrawiam serdecznie z Kowna na Litwie, gdzie przyjechałem dzisiaj. Wczoraj koło 13 załadowałem w Cieszynie jedną paletkę i przywiozłem ją do Kowna, do takiej firmy. Taki litewski odpowiednik InPostu, coś takiego. No i tutaj dopiero się urządzam w aucie, robię sobie pierwszą kawkę z mojego brudnego czajnika, bo czajnik był nieużywany przez od kwietnia chyba. Kuchenka też, wszystko jeszcze w aucie jest w chaosie, tak wiecie, bo to na szybko się pakowałem. No i pierwszą kawkę zasypałem w filterku moim. Wcześniej zamiast kawki piłem coś takiego dwa razy po drodze, nawet dość fajne. A tutaj w Kownie, jak to w Kownie, taki nabój włożyłem do kuchenki, który już był tam używany. Nie wiem, czy tego gazu mi wystarczy na to. Pierwszą kawkę, a naboje kolejne mam tam pod siedzenie. Musiałbym zdjąć wszystko, oparcie do góry, otworzyć siedzenie i tam wyjąć naboje, ale mam nadzieję, że uda się zagotować tą wodę, co? Zauważyłem, że ostatni mój filmik wzbudził wiele emocji i komentarzy się pojawiło bez liku, więc no, cieszę się bardzo, bo im więcej komentarzy, tym większy zasięg ma filmik. Ktoś tam napisał, że usuwam, że ja usuwam komentarze jakieś tam. Otóż nie usuwam, no bo kiedy miałem je usuwać, analizować, czytać, skoro jechałem od 13 wczoraj do północy na granicy polsko-litewskiej, poszedłem spać. O północy rano wstałem o 6, kupiłem sobie winietę i przyjechałem tu do Kowna, także dopiero teraz czytałem te komentarze, nie wszystkie, niektóre. I pretensje są, że usuwam komentarze, niewygodne, naprawdę niewygodne. Gdybym chciał usunąć te komentarze, to bym je dawno usunął, ale to piszą ludzie, którzy mają, no, nie są wysileni za bardzo myśleniem, nie? I oni myślą, że ja usuwam komentarze. Nie usuwam, nie, po prostu, gdybym chciał usunąć, to bym wszystkich tych komentujących poblokował i nie byłoby takich komentarzy, ale ja zostawiam wolność, nie? Niech każdy pokaże swój kolor, swój charakter i swoje podejście do nieudacznika zawodowego, zbieracza złomu. Jak nie miał pracy, to krzyczeli, że nie ma pracy. Jak ma pracę, to krzyczą, że ma pracę. Kawka będzie. Film nazwę Pierwsza kawka w trasie. Nie wiem, kiedy go wrzucę, bo nie mam tutaj jakby takiej możliwości. Jak będę w domu, to go wrzucę. Także taki jest. No wiem, że nie bał, że jest, a możecie jeszcze napisać, że mam bałagan w aucie, nieporządek i tak dalej. Zaraz wam jeszcze pokażę auto, jak się tu będzie zalewać. Jakie mam auto, jaka tu jest okolica. To jest jakaś przemysłowa strefa. Same firmy tu są na obrzeżach miasta. Dobra, niech się leje. To jest GoBox, takie urządzenie do kontaktowania się z firmą, jest tu też nawigacja, oni tam zlecenia tu na to wysyłają, potem ja potwierdzam tam, że odpoczynek, czy jazda i tak dalej. Tu jeszcze panuje totalny chaos, no bo ja dopiero wskoczyłem wczoraj do auta i w czasie jazdy troszeczkę tu porządkowałem jedną ręką, a dzisiaj się niedawno rozładowałem i teraz 2019 Renault Master mam auto, pokażę wam. Jak wygląda? Zegary może. O, takie ładne. Odpalimy na chwilę. Obrócimy kierownicą, żeby było zegary. Widać fajnie. No, komputer. 9.1 mam zużycie średnie. 9.1. Zasięg 1020 km. Tankowałem w Suwałkach wczoraj. Przejechane 824 z Cieszyna. 825 właściwie z Cieszyna wczoraj. No wiatr miałem taki silny, ale z tyłu w plecy. No kawka się robi, a ja wam pokażę, jakie auto, jak wygląda i jak tu wygląda dookoła. Tu niektórzy mogliby przyjść posprzątać, nie? O, tam opony. Opony, nie opony. Obfitości, śmieci i tak dalej. Zimno, powiem wam, zimno. Takie no. Kurnik jest. Landeka jest, kabina jest, cztery koła są, ale zimno, takie o, może być? Mam nadzieję, że może być, 2019 rocznik, 80 tysięcy najechane, także
Także jeszcze nówka sztuka, ale zimno. Zimno. A tu jeszcze patrzcie, jak mam brudno, tak? Bo miałem buty w błocie i pod tym butami się tu ładowałem, także widzicie, jak to nieudacznika zawodowego w aucie. Chaos, bałagan, jeszcze szefowi paliwo pali teraz. Napiszcie w komentarzach, że paliwo palę szefowi na parkingu. To ja może wyłączę, bo paliwo spalam. Dobra, i sobie stoimy. Zalewamy kawkę. Miłej kawki wszystkim życzę. Potem będzie już uporządkowane więcej w aucie. To tu będzie może ładniej wyglądać wszystko. Mam CB radio. Tam wejście do sypialnego przedziału. Schowki pod siedzeniami i tak dalej. To wszystko muszę tutaj doprowadzić do porządku. Pozdrawiam z Kowna, 22 we wtorek, 22 lutego. Przystępuję do pierwszej kawki w trasie. Dziękuję za komentarze od moich widzów. Tych, którzy normalnie komentują, a ci pozostali, no to każdy. Każdy niech robi to, co w nim, niech każdy robi to, co w nim jest, o, że tak powiem. Miłej kawki, ja jeszcze trochę doleję wody i przystąpię do siorbania. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam z Kowna na Litwie. Do zobaczenia, do zobaczenia.